Halo, halo? Cześć, jestem Brzezik, a to jest kolejna recenzja od Just Freestyle. Dzisiaj przyjrzymy się Pumom Netfit Lite, czyli najnowszym butom od Pum, dedykowanych specjalnie dla freestylerów. Sprawdziłem, jak się w nich gra, przeprowadziłem kilka treningów, więc zobaczmy, jak to działa. Puma Netfit Lite to można powiedzieć, że jest to stuningowana wersja Pum Archive Lite. Pum Archive Lite to były buty, których zakochali się wszyscy freestylerzy i można powiedzieć, że na wszystkich stopach freestyle'owych z całego świata były właśnie te oto buty. Od 2012 roku freestylerzy chętnie kupowali właśnie te buty ze względu na ich lekkość i elastyczność. Niestety te buty wyszły ze sprzedaży i jako freestylerzy zastanawialiśmy się, dlaczego Puma nie wyprodukuje podobnie takich oto butów. Jeśli chcecie zobaczyć dokładną recenzję tych oto Pum, link macie na końcu filmu bądź właśnie gdzieś tutaj lub tutaj pojawi informacja. No i pewnego dnia Puma w końcu obczaiła, że freestylerzy lubią grać w tych butach. Zatem stworzyła właśnie nowe buty, nowe stringowane Netfit Lite'y, które są wzorowane na Pumach Archive Lite. Na początku przyjrzyjmy się budowie tych butów. Na pierwszy rzut oka w porównaniu do Pum Archive Lite widzimy to podwyższenie na kostkę. No i moja pierwsza myśl była, kiedy zobaczyłem je w internecie, że Puma zwaliła sprawę. Przecież freestylerzy potrzebują elastycznej kostki, tak by tutaj nic nam nie przeszkadzało. Więc już od razu byłem nastawiony, że to będzie największym minusem tych butów. Nawet myślałem sobie, czy tego nie obciąć, kiedy sobie to kupię. Ale myliłem się. Jest to tworzywo bardzo elastyczne i nie przeszkadza, szczerze mówiąc, przy ruchach stawu skokowego. No i myślę, że to nawet ten mój przypuszczalny minus zamienił się na plus, ponieważ czuję, że moja kostka jest bardzo stabilna przy różnych podskokach, przy różnych ewolucjach i w momencie, kiedy, nie daj Boże, źle stanę na piłkę i będzie zagrożenie wkręcenia kostki, to coś nam może to zniwelować. Sami zobaczcie różnicę wizualną, jak to wygląda. Tutaj jest dużo wyżej, tutaj jest dużo więcej nałożonego materiału na kostkę, zaś tutaj mamy bardzo luźną tą kostkę i właśnie jedyna różnica jest taka, że w tych butach nasza stopa lata. Skoro mówimy już o stabilności, to powiem teraz o czymś, co jest zupełną nowością, jeśli chodzi o te Pumy. Puma Netfit Lite, czyli tak jak sama nazwa mówi tych butów, technologia Netfit, to są właśnie te siateczki, na których możemy założyć sznurówki. Jest to najnowsza technologia, jak to mówi Puma, która sprawia, że możemy sznurówki nałożyć jakkolwiek chcemy. I możemy za pomocą tego szerokość buta dopasować do szerokości naszej stopy. Kiedy mamy wąskie stopy, nie musimy kupować mniejszego rozmiaru, możemy kupić buty na taką długość wkładki, jaką chcemy i możemy sami sobie dostosować szerokość buta. W dodatku mamy w pudełku instrukcję obsługi, jak wykonać te sznurowania. Tutaj wam przybliżę. Jak widzicie, mamy cztery różne rodzaje sznurowania. Ja szczerze mówiąc nic nie zmieniałem, po prostu zakładałem je tak jak było. Przejdźmy może do tematu, który może was zainteresować, mianowicie tworzywa, jakim jest nałożony czubek buta, ponieważ tą częścią buta chyba najwięcej gramy i najwięcej odbijamy piłką. Jest to taka oddychająca siateczka, nieco sztywna, porównując do Archive Lite'ów, która też ma siateczkę i zupełnie inną. W Archive Lite'ach ta siateczka jest mięciutka, zmienia swój kształt pod wpływem nacisku. Nie odpowiada to niektórym freestylerom, m.in. Lipie, skarżą się, że ta siateczka jest śliska, ale sposób na tę śliskość znalazło For Freestyle, dodając do Explorerów 2 grip, tak zwany plaster miodu, który działa znakomicie i mi to jak najbardziej odpowiada. Jeśli chcecie zobaczyć recenzję tych butów, no nieco są trochę zżyte, ale możecie na tej recenzji zobaczyć nowiutkie te buty świecące białe. Link macie również
gdzieś na rogu, bądź na końcu filmu. A jak to jest w Netfitach? Na Netfitach to jest właśnie taka sztywna siateczka, nie taka co w Explorach czy w Archive Lightach, która ma dobry grip. Bardzo fajnie się przyczepia, ja czuję to między innymi przy halfach. Wykonałem w tych butach moją jedną z lepszych prób halfów, jeśli chodzi o halfy na ilość. W dodatku ta siatka jest bardzo cienka, więc jeśli chodzi o grubość. Jest cienka i czujemy palcami piłkę, czujemy muśnięcie każdej piłki i myślę, że to jest plus, ponieważ przy takich crossowych rzeczach, czy TB, kiedy musimy wykonać taki momentalny ruch palcami do góry, potrzebujemy jak największej styczności palców z piłką, potrzebujemy jak najlepszego dotyku i to myślę, że fajnie działa. Dobrze, z przodu buta przejdźmy do tyłu buta na piętę i moim zdaniem to jest pięta Achillesa tego buta, czyli no jeden z największych minusów, ta pięta jest sztywna i ogólnie cały tył buta jest bardzo sztywny. I podeszwa razem właśnie z tym tworzywem i razem z tą końcówką tutaj jest strasznie sztywno. Jeśli chodzi o granie piętek, to już jest kwestia indywidualnych preferencji, ponieważ ja przy piętkach lubię czuć ten luzik w Archive Lightach. Lubię czuć piłkę napięcie. Tutaj zaś jest strasznie sztywno. Jak odbiję na boku pięty, to ten but mi się nie zniekształca, tylko jest sztywno i piłka mi leci na bok. No tyle jeśli chodzi o specyfikacje tych butów, może teraz powiem troszeczkę o swoich osobistych spostrzeżeniach, jak mi się gra w tych butach, czy będę w nich grać, czy treningi były przyjemne, czy nie. No powiem tak, wykonałem w tych butach może z 5 treningów i powiem wam, że te treningi nie były przyjemne. Nie wiem czy to z takiego względu, że te buty trzeba rozbić, czy to może jestem przyzwyczajony do eksplorów, ale w tych butach czuję wielką sztywność i to widać chyba już na pierwszy rzut oka, kiedy zobaczymy na ten but i zobaczymy te buty na nogach u freestylera, to sami zobaczcie na przebitkach, że te buty wyglądają na takie bardzo sztywne. Mimo to, że ten nakostnik jest elastyczny, to cały but jest sztywny. No myślę, że to przeszkadza, ale co jest największym minusem? To twórcy tych butów pozbyli się największego atutu, jaka była w Archive Lightach. Tym atutem była lekkość. Te buty były niesamowicie lekkie, dlatego się tak świetnie nimi grało. I pozwoliłem sobie je zważyć, zobaczcie teraz na przebitkach. Archive Lighty, mój rozmiar 39, ważą mniej więcej 160 gram. Zaś Netfit Lighty to po prostu są czołgi, no co 90 gram, to już jest odczuwalna różnica. I odczuwałem to zwłaszcza przy długich kombach erowych. No w momencie, kiedy już jestem naprawdę zmęczony i już cisnę te kilkanaście trików, te powroty, te zahaczenia są dużo cięższe, już nie mówiąc o Magellanach w środku komba. Jest strasznie mi ciężko wykonać je w tych butach, no czuję się taką ociążałość, czuję się różnicę. I nie wiem, czy to jest z tego względu, że już jestem przyzwyczajony do tych lekkich eksplorów czy pum, czy z tego względu, że te buty nie są takie dobre. Więc tutaj to pozostawiam do waszej oceny. Tak samo przy Ersatwie. Zobaczcie na moje próby Ersatwa z treningu w tych butach. No i nie wiem, czy to był efekt placebo, czy zwykły zbieg okoliczności, ale tak wyglądała moja pierwsza próba Ersatwa od razu po założeniu eksploru. To też pozostawiam do waszej oceny. Jeśli chodzi o moje odczucia przy graniu bloków, myślę, że są bardzo fajne. Mimo, że nie jestem jakiś Clipper Master, to naprawdę fajnie mi się grało Clippery w tych butach. Takie rzeczy na kontrolę, na chwytajki czy tam slapy. Myślę, że te buty spełniają swoją funkcję. Jeśli chodzi o SD, podeszwa dalej jest elastyczna, tak jak w Archive Lightach. Chociaż teraz jak wyginam, to czuję, że w Archive Lightach to idzie troszeczkę luźniej, jest nieco bardziej elastyczne niż w Netfitach. Myślę, że to jest kolejny dowód na to, że te buty są sztywniejsze. SD grało mi się dobrze, mi się wydaje, że tak samo jak w Archive Lightach, nie ma większej różnicy. Jedyny mankament to właśnie ten R i długie kombinacje.
dla kogo polecam te buty? I teraz mi się przypomina bardzo ciekawa kwestia, ponieważ w recenzji Archive Lightu wspominaliśmy z Lipą, że nie polecamy tych butów freestylerom, którzy dopiero zaczynają, ze względu na ich lekkość, która kompletnie się nie przyda, wręcz będzie przeszkadzać na początku freestylu. Pumy Netfity zaś są cięższe i myślę, że to Wam się przyda, jeśli chodzi o początki, o wykonywanie pierwszych trików, ponieważ będziecie przyzwyczajać swoją nogę do cięższego buta i będziecie musieli wykonywać większą siłę do tych pierwszych trików i kiedy przebrniecie podstawy w tych butach i przeniesiecie się na lżejsze buty typu Archive Light lub Explory, poczujecie znaczną różnicę i tak jak to Lipa powiedział, poczujecie, że możecie więcej. To jest tylko taka moja rada, róbcie co chcecie. Dla kogo jeszcze polecamy? No myślę, że przede wszystkim dla osób takich w stylu PWG, czyli blokowcy, clipperowcy, którzy od czasu do czasu lubią wykonać trudne triki airowe. No i myślę, że nie przydadzą się dla takich typowych lowerowców, czyli takiej Lipa i Leja. No i nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja zawsze szukam sobie butów, które są dobre do chodzenia na miasto. No ale przy okazji, jeśli jakaś gierka wpadnie, no to też dobre do grania freestylu. Nie do jakiegoś super treningu, ale po prostu by normalnie sobie jakieś ewolucje wykonać. I myślę, że te buty są idealne do tego. Między innymi sprawdziły się, teraz macie na przebitkach, na wyjściu na Pragę, kiedy wyszliśmy sobie pozwiedzać i przy okazji na ryneczku pograć nieco freestyle i ponagrywać jakieś ujęcia. Więc te buty mi się przydadzą na wyjście na miasto, ale myślę, że na treningi nie będę je brać. Teraz może powiem o cenie i jak je zdobyć, a to jak ja je zdobyłem, to jest bardzo ciekawa kwestia i nie wiem, czy uda Wam się tak samo. Może zacznę od początku. Kiedy publikowano materiał reklamujący te pumy, na którym była Liza i zobaczyłem pierwszy raz te buty czerwone, byłem zachwycony, że czerwone, lecz jak widzicie nie mam czerwonych, zaraz powiem dlaczego. Widniała cena 99 euro i miałem nadzieję, że tyle nie będzie kosztować, kiedy będą w Polsce. Czekało się dosyć długo, zanim pojawią się w sklepach polskich, ponieważ były dostępne one tylko w sklepach zagranicznych. No i w końcu znalazły się w Polsce, ale kosztowały aż 379 zł. To była kolosalnie duża cena. No i odpuściłem sobie, myślałem, że na pewno nie kupię tych butów, że są przereklamowane. Pewnego dnia podczas obozów Just Freestyle, jeden z moich obozowiczów, którego serdecznie pozdrawiam, Michał Dziobek, pokazał mi te buty, które pojawiły się na Zalando. W niesamowitej przecenie były za 180 zł. No i dzięki Michał, dzięki Tobie właśnie mam te buty. Zamówiłem je od razu. Były czerwone również, ale czerwone zaczynały się od rozmiaru 41. Musiałem zadowolić się tylko czarnym kolorem w moim rozmiarze. No i jeśli chcecie teraz zobaczyć, czy są dalej na Zalando, są, ale za 300 zł, więc zwróciła ta stara cena, a ja skorzystałem z okazji. Nie, to nie są podróby. Byłem na Super Bowlu i na Super Bowlu były sprzedawane w sklepiku freestylera i sobie podszedłem sprawdzić, porównałem. No i to są te same buty, oryginalne, Netfity. Przecenie z Zalando za 180 zł, no złapałem okazję. Mam nadzieję, że ta cena spadnie, ale teraz, w tym momencie, w 2018 roku, te buty kosztują mniej więcej 300-350 zł. Dodatkowo powstała limitowana edycja stworzona i zaprojektowana przez PWG. Możecie je znaleźć na Unisporcie. Tak one właśnie wyglądają, jak widzicie, na przebitkach. No ale kosztują 99 euro. Ten but niczym się nie różni od tych czarnych Netfitów, ale jeśli podobają Wam się takie kolorki i chcecie wydać 99 euro, to zapraszam. Jeżeli chodzi o wytrzymałość do freestylu, to niestety nie jestem w stanie Wam przekazać sprawdzonej informacji ode mnie. Zaś poszperałem trochę w internecie i wyczytałem, że to tworzywo jest dużo wytrzymalsze od tworzywa wykonanego w Archive Lightach, więc przypuszczam, że ten materiał wytrzyma dużo dłużej, zaś jeśli chodzi o podeszwę, to jest taka sama podeszwa i ten sam materiał, więc jeśli Wam zdzierają się podeszwy, to wytrzyma tyle samo.
przejdźmy do podsumowania. Pumy Netfit Lite na ten moment nie są moimi ulubionymi butami do freestylu. Nie sprawdziły się dla mnie, nie jestem usatysfakcjonowany w 100%. Może jeśli to jest... mikrofon mi spadł. Nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy może kwestia jakiegoś rozbicia tych butów, ale nie grało mi się dobrze w tych butach i jak wychodziłem na trening w Netfitach i pograłem jakieś sobie pół godziny, miałem już ich dosyć i na szczęście wziąłem ze sobą wtedy Explory i w momencie, jak ja założyłem Explory na nogi, to poczułem momentalną ulgę, że mam swoje buty, czuję się w nich mięciutko i w Explorach to jest taki pozytywny czynnik, że one są miękkie i one przylegają z każdej strony do stopy i są elastyczne. Patrzcie, co ja z nimi robię. Netfity takie nie są, one są sztywne. Przód tylko leciutko się wygina, ale tutaj one są strasznie sztywne. Jedyny jaki jest w nich plus, to nasza stopa jest niezwykle stabilna w nich, ale ta stabilność nie przekłada się w elastyczność. Więc możemy sobie wiązać ile chcemy, ale jeśli zawiążemy sobie tutaj za szeroko, no to zabiera nam to bardzo dużo elastyczności i mobilności stopie. Więc moja ocena tych butów to jest 6 na 10. Tak jak mówiłem, nie jestem usatysfakcjonowany, to nie jest to, co odczuwam przy Explorach. Nie będę w nich raczej wykonywać swoich większości treningów. Bardziej będę je brać na miasto, na jakieś wspólne wyjście, może na streeta, może na jakieś nagrywki, ale nie na trening, gdzie potrzebuję dać siebie 100% i potrzebuję jak najlepszego sprzętu. Potrzebuję każdego muśnięcia co do milimetra, a potrzebuję do tego po prostu butów odpowiednich dla mnie. Takie myślę, że jest moje zdanie na temat tych butów. Jaką wy macie opinię? Jeśli macie już te buty, napiszcie w komentarzach, ja chętnie posłucham was. Być może te buty nie są po prostu odpowiednie dla tatwiarzy. To byłoby na tyle. Dziękuję za wysłuchanie tej recenzji. Jeśli chcecie sprawdzić recenzję omawianych również tej Archive Lite'ów i Explorów, czyli dwóch największych wymiataczy, jeśli chodzi o buty do freestylu, to zapraszam, linki macie na boku ekranów. Jeśli chcecie zintegrować się z nami, z naszą grupą odbiorców, znaleźć świetne freestyle'owe towarzystwo, to macie w opisie pewien link do pewnej grupy o nazwie JF. Tam jest niesamowite community, możecie tam podzielić się swoimi umiejętnościami freestyle'owymi, zadać jakieś pytanie, jeśli chodzi o freestyle. Jesteśmy tam wszyscy, z całą ekipą, jesteśmy aktywni, odpowiadamy na komentarze. No i co? To by było na tyle, ale pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Po prostu trenujcie!